Panie dyrektorze, istnieje dość powszechna opinia, że handel nie dość skutecznie walczy ze spekulacją. Rozumiem. Taka opinia może krążyć, ale ona nie jest prawdziwa, ponieważ handel nie ma dość skutecznych metod i warunków do przeciwdziałania temu. A co ma i może zrobić, i powinien? Chcemy bardziej przyjrzeć się i bardziej skontrolować drogi przepływu towarów z magazynów, czy to naszych, czy dostawców, do sklepów. Wiemy, że istnieją duże przecieki właśnie na drodze towarów z magazynów do sklepów. To istnieje już nawet powiedzonko o republice konwojentów, którzy nieraz decydują o tym, gdzie dany towar ma trafić. Chcemy temu zapobiegać. Jak? Zakazujemy przyjmowania pieniędzy przez kierowników sklepów za niedostarczone towary. Sprawdzamy to właśnie w trakcie przyjazdu konwojentów do sklepów. Również w naszych magazynach bardziej pilnujemy, czy przypadkiem towar nie ucieka poza w kierunkach, gdzie on nie powinien być kierowany, a więc musi być kierowany do sklepów, nie powinno być przecieków. Dalej, chcemy mieć pełną jawność sprzedaży naszych towarów w sklepach, pełną jawność handlu towarami. To znaczy? Chcemy pokazywać klientom naszym w sklepach harmonogramy dostaw. Sklepy nasze będą informować właśnie konsumentów wywieszkami o terminach dostaw towarów. Jeśli to są towary dostarczane okresowo, to o dniach dostaw towarów. Jeśli są towary codziennego spożycia, towary świeże, to nawet z godzinowymi harmonogramami dostaw będziemy informować o tym konsumentów. W sposób jaki? Poprzez wywieszenie faktur? Jeśli chodzi o harmonogramy dostaw, to poprzez informacje, kiedy, kto, jaki towar dostarcza. Natomiast dalszy element tej jawności, to chcemy nawet pokazywać konsumentom faktury z dostaw towarów. Czyli każdy klient będzie miał prawo wglądu w to wszystko? Oczywiście klient będzie miał prawo wglądu do faktury o ilościach dostarczonych towarów do sklepów. Natomiast dopuszczamy i taką możliwość, ażeby przedstawiciele konsumentów mogli nawet zaglądać na zaplecze sklepu, czy przypadkiem tam towar jest schowany, czy nie. Od dawna istnieją społeczne komitety sklepowe. Czy próbujecie je włączyć w tą całą akcję? Oczywiście. Chcemy, żeby jednak uaktywnić i wspólnie z przedstawicielami konsumentów ujawniać i prowadzić jawność handlu w naszych sklepach. Czyli jedyna metoda z tego wynika to jest kontrola towaru od początku jego drogi z magazynu do końca, tak prawie jest, od producenta. Tak jest. Śledzenie dróg przebiegów towarowych jest bardzo istotną sprawą dla ograniczenia przecieków towarowych poza sieć sklepową.